W kursie podstawowych zasad gry w szachy nie było jeszcze mowy o jednym bardzo ważnym zagadnieniu, którym jest tak zwana promocja pionka. Jak wiesz, pionek idzie zawsze do przodu, w pierwszym ruchu może zagrać o dwa pola, później idzie zawsze już o jedno pole. No ale co dzieje się, kiedy już ten marsz się skończy i pionek dojdzie aż do samego końca? Wiesz już, że nie może pionek się cofnąć, no ale czy to oznacza, że kiedy dojdzie już aż na ósmą linię przeciwnika, to czy wtedy tam już zostaje i nic się z nim więcej nie dzieje? Otóż nie, okazuje się, że pionek wtedy ma bardzo ciekawą możliwość i staje się figurą, no właśnie, może stać się figurą inną. Cała sztuczka polega na tym, że kiedy pionek dojdzie do ostatniej linii, po prostu go zdejmujemy z szachownicy, a na jego miejsce wstawiamy dowolną inną figurę. Może to być hetman, może być wieża, ewentualnie skoczek i goniec. No, najlepiej z reguły dorobić hetmana, no bo jednak hetman jest figurą najsilniejszą. No popatrzmy. Mamy białego pionka na polu A7. Atakuje on wieżę na B8. Powiedzmy zatem, że jest ruch białych. Mogą one po prostu, tak jak pokazuje strzałka, tą wieżę pobić. No ale tam nie zostanie pionek. Następuje promocja, czyli właśnie zamiana tej zamiana pionka na którąś dowolną figurę. No ale z reguły na hetmana. I popatrzmy, co się okazuje. Białe zyskały hetmana. Ale czarne mogą zrobić to samo. Popatrzmy, jest tutaj czarny pionek, ruch czarnych. Czarne idą w tą stronę i także dorabiają hetmana, a zatem pionki w nagrodę za swój marsz, kiedy pokonały całą szachownicę, otrzymały możliwość zamienienia się w hetmany. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ szczególnie w końcówkach pionkowych, kiedy zostały już same pionki, no to właśnie ten motyw, możliwość zamienienia na koniec któregoś ze swoich pionków w figurę, w hetmana, pozwala wygrać partię. Zatem koniecznie trzeba motyw promocji pionka zapamiętać.